Cześć kochani, chcieliście, to macie Get Ready With Me w nowym pokoju. Jeszcze wszystko z tyłu będę zmieniała, ale póki co jest tak i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Najpierw sobie troszkę przypięłam włosy takimi rzepami, które były beznadziejne i nie trzymały mi tych włosów i nakładam bazę z Clinique, taką bazę matującą na rozszerzone pory. Teraz pod oczy nakładam mój korektor rozświetlający też z Clinique, akurat tak się składa i zrobiłam sobie taką pandę i nałożyłam pędzlem Sigma, takim ściętym, bardzo lubię te ich pędzle. Born This Way, wracam do niego w kolorze Ivory, tym razem bardzo jasny i skończył mi się, po prostu nie wiem, gdzieś miałam jakiegoś pecha do rzeczy i nałożyłam sobie to, co mi zostało. Jak widzicie, tu wygląda to troszeczkę jak taka maska, ciężko mi było go tym razem rozprowadzić na tej bazie, ale zaraz zobaczycie, że to wyglądało później całkiem nieźle. Teraz korektor marki Pupa, najlepsza ma, po prostu nazwa świata, nakładam na te miejsca, które mi jeszcze prześwitują przez podkład, już nie chciałam nakładać drugiej warstwy podkładu. Wklepuję tym samym pędzelkiem i jest już ok. Teraz przyszedł czas, żeby to utrwalić. Używam pudru Kat Von D Lock It. Nie pamiętam numeru, chyba to był 30, ten, który używam. I po prostu nakładam na całą buzię. Wróciłam ostatnio do tego pudru jakoś. Bronzer Hoola, policzki, nos, broda, czoło, jak tam, jak to bronzer. Too Faced, wróciłam do tego serduszka. Bardzo lubię te produkty z Too Faced i jakoś tak, nie wiem, na jaki czas je odłożyłam i teraz wracam. Ten brzoskwiniowy mi się mniej podoba, ten różowy jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, lubię go. Oczywiście baza na powieki w kolorze Eden z Urban Decay. Czy jest rewelacyjna? Nie wiem, raz mi się sprawdza, a raz nie. Raz mi trzyma cienia, a raz nie. Cienie, których dziś używam, to Bourjois. Te, które mi wybrał Darek przy naszym wyzwaniu, gdzie kupował mi kosmetyki. Bardzo fajny zestaw, taki dzienny, często noszę te cienie, takie wyglądają troszeczkę jak Naked Trójka, tak mi się kojarzą. No i zrobiłam sobie taki zwykły mój makijaż. Utrwalam wszystko, ponieważ mam na twarzy tylko suche kosmetyki, mgiełko z Urban Decay All Nighter i teraz robię sobie brwi kredką z Clinique, której używam, gdy nie mam pomysłu na inne brwi. Zawsze mi się sprawdza ta kredka, jest świetna po prostu. Teraz nadmiar wyczesuję sobie szczoteczką i jestem zadowolona dzisiaj z brwi, są ok. Teraz kredka z Clinique jakoś, nie wiem, akurat dziś dużo mi się z Clinique nawinęło pod rękę, ale to nie było zamierzone. Po prostu to jest zwykłe Get Ready With Me i o, no właśnie, dziuknęłam się trochę w oko. Łaskocze mnie to, jak maluję w wewnętrznym kąciku, nie wiem, czy też tak macie. Brązowa kredka, bardzo ją lubię, bo jest cieniutka, ma cieniutką końcówkę, więc mi nigdzie tam nie wyjedzie. No i tuż, L'Oreal Volume Million Lashes, ta wersja najnowsza ostatnio, którą Wam już pokazywałam i nakładam w dużej ilości. Jedna warstwa najpierw na górę, później na dół i później jeszcze jedna warstwa na górę, żeby mieć mocny efekt. Powiem Wam, że lubię taki makijaż oczu, bardzo dobrze się w nim czuję, nie mam mocnych kresek, jest naprawdę ok. Teraz usta, stwierdziłam, że muszę je spilingować, więc użyłam peelingu w sztywcie Sylveco, którego nie znoszę w smaku, jest tak obrzydliwy w smaku, to jest jakiś taki migdał, nie wiem, tak mi obrzydł ten produkt i po prostu wcieram i jest niedobry i go po prostu ścieram. No ale usta są dobrze wygładzone, idealne pod każdą pomadkę, więc warto to przecierpieć, fu. Przypudrowuję sobie wokół ust, żeby nie mieć jakichś plam. No i teraz kredka, to jest chyba numer 53 z Golden Rose, taki bardzo naturalny kolor. Szminka to dziś Smashbox matowy w kolorze Safe Word Matte. Bardzo Wam się podobała na moim Snaptagramie. Pytaliście, co mam na ustach i pytaliście w ogóle o ten makijaż. Bardzo Wam się podobał, więc stwierdziłam, że jakoś miałam dobre przeczucie tego dnia, żeby to nagrać. Stwierdziłam, że będzie fajny film. Zobaczcie, jakie mam plamy w ogóle na twarzy przez moje żaluzje. Będę musiała coś wykombinować, bo jeszcze pierwszy raz tu nagrywam makijaż w tym miejscu. Rozświetlacz Candlelight z Too Faced, jeszcze tak odrobinkę na szczyty kości i na nosek i to wszystko. I makijaż jest gotowy, robimy teraz, ubieramy się. Kochani, dziś mam na sobie koszulę. Koszula jest z H&M-u, z tego co pamiętam, albo nie, z Reserved. Koszula jest z Reserved. Spódniczka zwykła, czarna, też z Reserved, jakoś się tak złożyło. Botki na szpilce mam z tej amerykańskiej firmy, której nazwy zapomniałam, ale nieważne, bo jej sklepy są już zamknięte w całej Europie, więc nieważne, buty to buty. Teraz perfumy Incanto Salvatore Ferragamo Bloom. Bardzo je lubię i zobaczcie, co się stało. Psikam i nic nie leci. Psikam, patrzę, o co chodzi. Ej, dalej nie leci. Psikam, o co chodzi.
i okazało się, że zepsuł mi się psikacz i zaczęłam się, po prostu wysmarowałam się prosto z opakowania. Postanowiłam przeczesać jeszcze włosy, bo ja zawsze się targam, noszę szczotkę zawsze przy sobie i tak wygląda mój makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja w wersji bardziej eleganckiej. Mam jeszcze naszyjnik z naszego sklepu, ale to linki będziecie mieć na dole. To wszystko, kochani, do zobaczenia. Pa, pa!